Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a przed nami nowa seria na moim kanale. Przenosimy się do średniowiecza i rozegramy niesamowitą strategię, jaką jest Manor Lord. Moi drodzy, naprawdę, to jest coś niesamowitego, stworzonego przez Polaka. Więc ja już jestem cały podjarany tym, że zaczynamy nową serię, która faktycznie będzie dość trudna. Mam taką przynajmniej nadzieję. Właśnie tą strategię, ten hit stworzony przez Polaka najczęściej w komentarzach wymienialiście jako przykład nowej serii. A więc robimy, moi drodzy, oczywiście, że tak. Robimy nową serię. Także drogi widzu, mam nadzieję, że ta seria ci się spodoba, że będziecie aktywni, że będziecie komentowali. No, jeśli jesteś nowy lub nowa na moim kanale, to też bardzo mi miło będzie, jeśli zostawisz subika, bo wciąż, moi drodzy, 75% osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje tego kanału, także będzie mi bardzo miło, jak zostawisz tego subika i będziesz ze mną przez całą tą średniowieczną przygodę. Chciałem wpisać, moi drodzy, Yuken, no ale ponieważ przenosimy się do średniowiecza, to stwierdziłem, że zostanę Yukenusem. Tak bardziej średniowiecznie to brzmi. Wybrałem sobie godło byka, bo jestem spod znaku byka, tak zupełnie przypadkowo. No dobrze, moi drodzy, co my tutaj mamy? Rozumiem, że to są jakieś poziomy trudności. Droga do sukcesu. Ale że co, że nie przejmować się walką? No nie, moi drodzy, aż tak łatwo to nie chciałbym zaczynać. Zresztą ostatnio wiele serii, które tworzyłem od zera do milionera, były dla mnie po prostu zbyt łatwe, więc chciałbym się troszkę pomęczyć. Okej, czyli to jest taka jakby, myślę, najlepsza opcja chyba, żeby zacząć, bo... No nie, no nie chciałbym od razu od ataków zacząć. Co my tu mamy? No tu się coś ustawia, ale myślę, że chyba... Nie będziemy, zostawimy to tak standardowo, jak jest. No, myślę, że okej, moi drodzy. Myślę, że zostawimy to właśnie domyślnie. Nie wiem, odprężający. Co daje nam odprężający? Częstotliwość napadów brak? Że niby nas rozbójnicy nie atakują? No nie, no chciałbym mimo wszystko się zmierzyć, słuchajcie. Trudny, no to już może nie. Tak to bym nie szedł, bo to mój pierwszy kontakt. Właśnie z Manor Lords, a poza tym, moi drodzy, dawno w żadną strategię taką stricte nie grałem. Taką strategią, nad którą wiele czasu spędziłem jako dzieciak, to był Warcraft 2. No pewnie większość z was w ogóle nie kojarzy lub nie pamięta już. Zbuduj swoje miasto i posiadłość, a gdy wszystko będzie gotowe, zacznij wysuwać roszczenia wobec regionów należących do przeciwników. Okej, no na razie nie myślimy o tym. Dobrze, wiem, że potrzebujemy jedzenia, mniej więcej jakieś zasady podstawowe wiem. Tylko tak, moi drodzy, my oczywiście musimy jakoś zacząć. Jak ta mapa nam się tutaj prezentuje? No fajnie, tak coś tutaj myślę, że zdziałamy. Nie do końca wiem, gdzie my zaczęliśmy, ale może pauzę w ogóle zróbmy, bo chciałbym zobaczyć jedną rzecz, moi drodzy, ale to chyba przy budowie... pola, bo chciałbym już wybiec, gdzie to jest. Mieszkania, rolnictwo, pole. Nie chcę oczywiście pola, ale chcę mapkę. Chcę mapkę. Dobrze, dobrze, wszystko tutaj akurat już mniej więcej kojarzę. Wody podziemne. Dobra, wody widzę są. Dobrze, pól uprawnych. Czyli tak, tutaj ładna pszenica jest. Okej. Pszenica nam się później przyda. Jęczmień, żyto. Żyto jest wszędzie, czyli pszenica generalnie. Dobra, czyli tak jak jest ten obóz, to w tą stronę możemy iść, a tu ewentualnie pola, jeżeli byśmy chcieli. Dobra, to tylko było, moi drodzy, oczywiście. No, rozumiem, wszystko rozumiem. Wstępne, i zmieńmy może sobie, moi drodzy, na samym początku nazwę naszego miasta. Jakieś zwiału, nie chcę być żadne zwiału, nigdzie nie zwiałem, moi drodzy. Będzie to Yukenlandia, dlatego że, no w sumie na drugim kanale robię live'y z plaży, wyspy, która nazywa się Yukenlandia, więc czemu tutaj by też nie była Yukenlandia? No dobrze, czyli rozumiem, moi drodzy, że coś trzeba by tu wybudować. Mamy tutaj co? Składowisko, okej, mamy woła, dobrze.
Oni stanęli w miejscu, zobaczmy, przyjrzyjmy się widzowie temu, jak oni stoją w miejscu, a tutaj... Aha, ruszą się, jak ja się przeniosę, bo tu widzę, tak, to jest w ogóle, słuchajcie, mega. Mega, moi drodzy. A gdzie są ci moi ludzie? Dobra, nie wiem, gdzie są, zniknęli. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie zrobione. Dobra, także moi drodzy, wiemy mniej więcej, że tutaj będzie trzeba jakieś domy wybudować, ale nie od domów zaczniemy. Zobaczmy, co my mamy na mapie. Ojojoj. Ojojoj, no nie ma tragedii w sumie, ale też nie jest za różowo. Czyli tu mamy jagody w lesie, tutaj mamy dziką zwierzynę, tu jeszcze jakaś glina. Czyli do tych zwierząt będzie daleko, czyli my byśmy musieli się trochę z tymi namiotami... Słuchajcie, ale niekoniecznie, bo jagody mogą być tu. W sumie mogły tu by być domy. Okej, okay, to jeżeli wiecie co, to mam plan taki. To może drewno tutaj wtedy? Chyba, że tu chcemy domy budować. No to mogliby tutaj te... Dobra. Dobra, działamy. Moi drodzy, działamy. Nie ma co się tutaj szczypać. Może dajmy sobie jakąś taką drogę, która nam coś... Coś chociaż tutaj pomoże. Podpowie. Nie wiem czemu tak, ale chciałbym jak najbliżej do tych namiotów dojechać, żeby je później przenieść. No nie mogę nic zbudować. Co to się, coś tu popsułem? A, dobra, jest, okej. Okay. Będzie droga. To wiecie co? To tutaj zdecydowanie myślę, że na końcówce tej drogi... Pierwszą rzeczą, moi drodzy, jaką tutaj wybudujemy, będzie zbieractwo, górnictwo, logistyka, mieszkania wcale nie, to chyba zbieractwo było, obóz drwali, dobra, no dobra, będzie obóz drwali, to będzie pierwsza rzecz, nie chcę żadnych drzew usuwać z powodu budowy, absolutnie, moi drodzy, nic nie chcę usuwać, fajna muzyka, nie wiem na ile ją... Słyszycie, ale muzyka jest mega. Dobra. Obóz drwali. Rozumiem, że jak są ludzie nieprzydzieleni, to oni się wezmą od razu za budowę, za robotę. Dobra. Także to byśmy mieli pierwszą rzecz. I powiem wam, moi drodzy, a może tu byśmy poszli wtedy w tamtą stronę? Tutaj wiem, że się da jakieś ustawić ten... ten obszar, jak oni mają mniej więcej pracować, więc to też jest fajne, słuchajcie. Kurczę, no nie wiem, tak może dotąd, to niech to będzie obok siebie, ale nie obok siebie. Bo musimy o to zadbać, żeby najważniejsze rzeczy już były. A dobra, zrobimy, wiecie co, może to tam. Tylko pytanie, czy możemy to bez drogi wybudować. Chata drwala. Bo chodzi o to, żeby było, moi drodzy, drewno opałowe. Więc ja myślę sobie tak szczerze, że ta chata może być tutaj. To wszystko będzie gdzieś obok siebie, ale jednak nie do końca obok siebie. Cyk. Bardzo coś czuję, jestem wręcz przekonany, moi drodzy, że mnie to bardzo wciągnie. Jak się robi zakręty? Aha, w ten sposób. Ale to nie wiem, czy tak bym chciał. Nie, to tak bym nie chciał. To ja bym wolał to tak... O, coś bardziej z ukosa zrobić. Fajny system, słuchajcie, budowania dróg. Już mi się podoba. Już mi się, moi drodzy, podoba system budowania dróg. W ogóle grafika, no to... Powiem szczerze... Jest... Kapitalna. Nie, niech sobie będzie jakiś tam zakrętasek. W sumie bez sensu, ale niech sobie będzie. Dobra. To oni mają nam co tutaj już robić. Zasoby w Manor Lords prawie zawsze muszą być fizycznie przemieszczane. Proces ten może zająć trochę czasu. No rozumiem. No nie zamykam samouczka. Wydaje mi się to dość ciekawe, co tu piszą. Zobaczmy, co my tu mamy. Czyli tak, tutaj pokazuje, ile ludzi jest bez przydziału, czyli oni zajmują się budową. Rozumiem. Tutaj, że przydzielono do pracy, no na razie nie mamy gdzie, nie mamy domów. Mamy 10 rodzin, rozumiem. Czyli populacja, nie, całkowita populacja to jest 5 rodzin, 10 osób.
aprobata dość mała, praworządność, tu są jakieś pieniądze, zamożność terenu, suma pieniędzy posiadanych przez mieszkańców tego regionu, można ją wykorzystać do importu lub przenieść do skarbca. Z tego, co gdzieś tam czytałem, to te monetki trzeba jak najszybciej, moi drodzy, domy zrobić na drugi poziom, aby te domy, no żeby oni płacili podatki, bo jeżeli są pierwszego poziomu, to nie płacą. Mamy już tylko 5 kłód drewna, więc musimy... Myślę, że wiecie co, moi drodzy, może nie wiem, czy to można tutaj bardzo wysoki. Niech wybudują szybciej. Zobaczmy w ogóle, jak budują. Co, już wybudowane? Budowa ukończona, ale numer. A chciałem zobaczyć, jak budowali. Czyli już jednego drwala byśmy musieli wziąć, żeby już coś tam rąbał. I gdzieś było coś takiego... O, ogranicz obszar roboczy. O to mi, moi drodzy, właśnie chodziło, żeby on tutaj nam wycinał tak, jak my sobie tego... Tak, jak my sobie tego życzymy. Na razie może tak. Okej, to teraz niech budują to. Nie wiem, co da ten bardzo wysoki, ale będą robili opał. Jeszcze oczywiście przydałby nam się, moi drodzy, tartak, żeby jak najszybciej deski budował. A sława sięga daleko. Ja pragnę jedynie bronić moich praw i mojego honoru przed łotrami, którzy mi źle życzą. Mam nadzieję, że nie osądzisz mnie wedle plotek i oszczerstw, które być może doszły do twoich uszu. Mam odpisać na to, rozumiem. Bieżące stosunki, praca trwa. Czy to? Przeciągnij tutaj akapit. No przeciągnąłem i co? Nie możesz rościć sobie żadnych praw do Sebiksu. Sebiks, kurde. O ja, bo my tu tak w narożniku jesteśmy, moi drodzy, na mapie. Teraz mi się mapa włączyła, czyli my tu jesteśmy w narożniku. Fajnie w sumie. To będziemy widzieli, gdzie jest bezpieczne... O, zobaczcie, czyli tam jesteśmy bezpieczni, gdzie są jagody i na lewo. To stamtąd nam raczej nikt nie powinien przyjść. Znaczy mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie. O, tu są jagody, więc będzie trzeba zbiórkę jagód zrobić, żeby mieli co jeść. Tylko najpierw musimy co... No to z jagody to tu można gdzieś cyknąć. O, może tu? To byśmy tą drogę, którą tu wybudowaliśmy, to takie rondo zrobimy. Żartuję oczywiście, nie zrobimy raczej tu ronda żadnego, ale to tak faktycznie dotąd tutaj można by tą drogę, moi drodzy, doprowadzić i zbieractwo, obóz zbieraczy, dobrze, tylko widzę, że to trzeba do drogi jednak. No to już sobie zrobimy drogę tak, coś tam mi się pojawiły, jakieś komunikaty. O to mnie chodziło. Trochę daleko, nie? Ten obóz zbieraczy będzie, oby to też wypaliło wszystko. No to co, zobaczymy, jak oni budują, czy tak nie za bardzo? Chciałbym zobaczyć, jak budują. O, teraz widzę. Ale ładnie, szczegółowo, zobaczcie to. I już praca zakończona, no to ja za szybkie tempo narzuciłem, dobra. Tylko tak, moi drodzy, my mamy... marzec, a do następnej zimy trochę czasu jest. Budynek niech sobie stoi, ale jeszcze nie będziemy tam do niego ludzi dawali. Teraz wiadomo, że muszą to zbudować. Ja w międzyczasie, moi drodzy, zanim się weźmiemy za domy, no bo tam już będą mi rąbali kłody drewna, więc tu już tutaj sobie widzicie, pracują fajnie, obóz drwali. Ja bym chciał, i to myślę, że zrobimy z drugiej strony obozu drwali, albo tutaj gdzieś, tak. Bo chciałbym bardzo od razu, słuchajcie, zrobić tartak, żeby mi deski produkował. I to nie wiem, czy po prostu nie naprzeciwko obozu drwali, albo może tu. O, tu by mi pasował. Halo, jak to się... Co tam się... Tu można, tam nie można. Niby tak. No dobra, niech sobie będzie tak. Chciałbym już tartak, bo wiem, że te deski są dosyć ważne. Oczywiście, no przyznaję wam się, troszeczkę musiałem poczytać i popatrzeć, co jest co, bo dawno w żadną strategię nie grałem i wypada wiedzieć, no
nie mam jakiejś strategii tutaj opracowanej do pracy, ale warto byłoby wiedzieć, jak już nagrywam serię, co oznaczają te dane rzeczy, nie? I między innymi właśnie tak się dowiedziałem, że te pieniądze są dość istotne i będziemy o nie dość mocno szybko walczyli, żeby na przykład móc za nie kupować różne rzeczy, jak woły na przykład. Jeśli chodzi o opał, no to jest moje założenie, że no nie jest on nam potrzebny, no bo mamy daleko do zimy. A budynek już stoi. Kłody, drewna, kamień, narzędzia, no właśnie, te deski, nie? Także dlatego ten tartak też dla mnie taki wydaje się być dość istotny. Zobaczmy, czy oni tu szybciej pójdą, bo to jedzenie pewnie nam się szybko skończy. Mamy tylko na 3 miesiące jedzenia, więc dobrze, że się na czerwono nie świeci. Tu widzę, gościu czeka. Zobaczmy, jak będą budowali tutaj tą chatę zbieraczy. O, zwolnijmy. Nie... O, widzowie, no teraz zobaczymy, jak budują. Rewelacja, zobaczcie, pięknie. Czyli na tym drugim przyspieszeniu to jest takie neutralne. Nie za szybko, nie za szybko, nie za wolno. Dobra, ja myślę, że tu jedną rodzinę można przydzielić do tego. A to co to jest? Aha, deski potrzebne. Ogródek, uprawa ziół. No to może damy tą uprawę ziół, żeby nie chorowali, nie? I tutaj jest chyba napisane, tak? Jak się kliknie na tą ikonkę, krzew jagodowy 46 na 64. No dobrze, to jest wiosna, to niech zbierają, dobra. No tutaj jest żelazo, na razie o tym nie myślimy, bo wszystkiego naraz się nie da, moi drodzy. Wypadałoby, moi kochani, czyli tak, gdzie byśmy te domy budowali? No chciałbym je tam bardziej, bo tutaj miały być pola, nie? Poza tymi namiotami. Chociaż tutaj jakby rynek zrobić i jeden rządek domów mógłby być, a za nimi pola. O, tartak też już zrobiony. Dobrze, moi drodzy, dobrze. To wiecie co? Musimy jeszcze jedną ważną rzecz tutaj zrobić. Bo mi się wydaje, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że spichlerz jest do jedzenia, a skład do drewna. To mi się wydaje, że to są bardzo ważne rzeczy. Chodzi też o to, że rzeczy, które tutaj leżą, to wiecie co, to myślę, że tak. Spichlerz i skład. Te dwie rzeczy dosyć istotne moim zdaniem są, bo to tutaj, tu leży jakieś jedzenie, widzicie? Tu mamy składy i przypuszczam, że my nie możemy tego tak owziąć. To w ogóle do zwierząt bym przesunął, bo to widzę, chyba można przesunąć. O, widzę, że tam muła można kupić. Moła, woła, jak zwał, tak zwał. Ale gdzie by go wstawić, kurczę? Do tego pierwszego można by i tu. Będę chciał więcej tych rzeczy oczywiście budować, moi drodzy. Mamy trzech bez przydziału, dwóch z przydziałem. O, przybyło jedzenia, słuchajcie. Już mamy jedzenia na... A, bo to pewnie będzie tak, że tu się będzie zapełniało, a my będziemy musieli mieć skład, żeby ludzie ze składu tu przynosili. Okej, czyli słuchajcie, te jagody, no to super sprawa, tylko faktycznie deski byśmy jeszcze potrzebowali. Czy to tak nie jest wszystko hop-siup, jak widzicie? Czyli skład trzeba dać bardzo wysoki. Niech mi szybciej go wybudują. Coś tutaj widzę, transportują, kopią, budują. Już gotowy, dobra, pięknie. Skład został, moi drodzy, wybudowany. A, czyli jak będziemy mieli deski? Czyli tak, tu trzeba do składu jedną osobę zatrudnić. Niestety lub stety. A jak wyglądamy z drewnem? Obóz drwali. Tu jest tartak. Wiecie co? Na razie może trochę niech narąbią, bo na... A w tartaku nikt mi desek nie robi, bo nie ma rodziny. No dobra. Okej, trzeba chaty wybudować, widzowie. Nie mamy wyjścia, słuchajcie. To wiecie co? To mi tutaj się tak podoba. Tylko ja bym to troszkę inaczej zrobił. To znaczy... Chciałbym wzdłuż tej głównej drogi dać rynek. No dobra, to rynek może być do tej drogi właściwie doklejony z jednej i z drugiej strony. Czyli tu bym mógł sobie taką drogę dosłownie, ile to tam, nie wiem, ile na ten rynek, kurczę, miejsca zostawić.
A wiecie co, a mam pomysł, zróbmy przymiarkę, bo tu są takie budynki. Zaraz wam powiem, co wymyśliłem. To chyba tutaj nie. Tu nie. Tu też nie, w mieszkaniach. Karczma. Ile taka... O kurczę, tylko tej karczmy nie chcę teraz budować, ale... No dobra, czyli powiedzmy, by trzeba przyjąć, że tak no plus minus na oko tyle by trzeba... No nie, no duży ten rynek by był wtedy. Kurczę, nie chciałbym takiego dużego. To wiem, co bym chciał, tylko na razie są tutaj te... Okej, ja wiem, co bym chciał, moi drodzy. My po prostu tą drogę będziemy musieli przesunąć. I to będzie tak się rozchodziło, że rynek to rynek, tylko w połowie trzeba. Czyli zrobimy tyle, na razie rynku nie będziemy budowali, a parę domów damy. Zobaczcie, już mam pomysł. Już mam pomysł. Tej drogi tutaj nie będzie. Znaczy albo będzie, w sumie przy rynku to może być, jakby nie patrzeć. I stragany będą i tu, ale tu dobudówkę zrobimy. Zobaczymy zresztą. Parę domów, moi drodzy. Parcela mieszkalna. Ile my mamy? 12 kłody drewna. Nie wiem, czy tak od razu od tej drogi, ale w zasadzie czemu by nie. Nie wiem, jakie to duże. No tak z tyle może? A, czy jakby było większe, to tam jest więcej. Kurczę, nie wiem, jakie to duże zrobić. Wielkie te działki, nie? By wyszły, moi drodzy. Nie sądzicie, że takie olbrzymiaste działki by mieli? 8 kłód drewna. A spróbujmy może tak faktycznie. Poczekajcie, jeżeli więcej kłód drewna mamy... Może od razu na całości. Tak? Uuu, nie starczy kłód drewna, no nie dziwne. Tyle? 18, też nie starczy kłód drewna, 16. Nie no, wszystkich to bym nie chciał. Wiecie co, musimy to zrobić na raty, tak? Tak, może coś takiego? Dobra, o. Krzywo trochę, ale... Ale tutaj można obracać, ale nie, właśnie my nie chcemy obracać, tak jest ok. I w sumie to wam powiem szczerze, że może być taki rynek, że tutaj i tutaj będzie druga dobudówka drogi, tylko te namioty trzeba przenieść. I z tym jest problem. O, widzicie, gościu już ze składowiska wziął swoją taczkę średniowieczną, tylko chyba wygodniej chłopie byłoby to pchać niż ciągnąć, ale ja się nie wtrącam. Ci tutaj coś przy namiotach, a to oni nie mają co robić, to trzeba ich do roboty. Kochani, zapędzić. I co my tu mamy, żeby nam tartak nasz... To wiecie, co my zrobimy? Zobaczymy, ile mamy kłody drewna. Mało mamy. To ja wam powiem, co ja zrobię. Jak ten gościu w tym składzie przewiezie to całe jedzenie... Znaczy, gościu to jest chyba rodzina, nie? Jak przewiezie tutaj z tego składowiska całe jedzenie... to wtedy my będziemy mogli, myślę, że z czystym sumieniem, tego gościa zwolnić i żeby on pomógł w budowie. Przyspieszmy sobie troszkę czas. Ja też nie chcę, wiecie, tak szaleć. O, fajnie, że się zapisuje. Może w ogóle ja bym sobie jakiś zapis tutaj zafundował, jak na przykład odcinki z nowej serii. No kurczę, mam nadzieję, moi drodzy, że ta seria wam się spodoba, że będziecie aktywni, że będziecie oglądali, mam nadzieję, taką cichą. Ostatnie serie różne takie właśnie na moim kanale wam się podobają, ale to jest przepiękne, zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze raz musimy wejść w skórę naszego bohatera. No zobacz, oj, tutaj brzydko trochę to przejście. O, biegniemy ze shiftem, okej. Okay. Patrzcie, już domy budują. Nie, to nie, znaczy domy tu budują, a tam już stoją, ale ładnie to wygląda. I gościu na takim obcasie. Zobaczmy, przyjrzyjmy się, jak domy budują. To trzeba zobaczyć. Wow. Zobaczcie, jak szczegółowo jest to zrobione. Praktycznie deska po desce przybywa. Znaczy belka w zasadzie. No może nie ta kolejność, co trzeba, no ale już nie czepiajmy się szczegółów. Naprawdę jest to
Dopracowane perfekcyjnie, moim zdaniem. Dopracowane, słuchajcie, perfekcyjnie. Wow. Muł się odezwał. A gdzie ten muł idzie? Zobaczmy, gdzie ten muł idzie. Trzeba... O, bo wlazłem w płot. Trzeba zwiedzić, widzowie, jak tu nasza praca wygląda. Gdzie on idzie z tym mułem? Przyjrzyjmy się, jak wygląda wycinka drzewa. Powiem wam, kapitalnie jest to zrobione. Dalej, bliżej działa? Nie działa tutaj scrollem. A, załączył. W taki sposób to działa. No dobra. Aż podskoczył ten muł, wół. A ja mogę wejść na tą... Nie mogę skoczyć? Nie mogę. Okej. Okay. Nie no, perfekcyjnie jest to zrobione. Dobrze najedzony, widzę, jest ten nasz muł. Głodny nie jest, także... A ci tu cały czas siedzą przy tym namiocie. Trzeba ich zagonić do roboty. Tu chaty... O, zobaczcie. Oj, kurde, widzowie. A chwilę temu nic tu nie było. Tylko poszedłem do lasu zobaczyć, wracam i już chatka stoi. No powiem wam, klimat naprawdę taki średniowieczny, niski... Widać, że niska chatka, ledwo się do niej da wejść, a ciekawe, nie da się nawet wejść, bo głową zahaczam, za wysoki jestem, słuchajcie, do tej chaty. No ale tak ludzie kiedyś mieszkali, a tu co, jakiś wychodek, czy co to tu jest? Nie, to jakiś magazyn na beczki. Wow, drabina, no powiem wam, ile szczegółów. Szczegółów naprawdę sporo. Tutaj dachówka, te deski, jakie mają takie... No nie, no to w ogóle nie wiem, co mam powiedzieć. Zobaczcie, dachówki, każdy szczegół widzisz. To nie jest jak... To wygląda jak naprawdę by było prawdziwe. Zobaczcie, tu z bliska. Wow. Ten płot. Ja pierdzielę. No i te kamienie teraz tutaj, wow. No powiem wam, szacunek dla twórcy. I stworzył to Polak, także będziemy chyba często podziwiali to, co budujemy. I nie dlatego, że my to budujemy, ale... Bezdomni będą przenosić się na parcela. Jeśli aprobata będzie wystarczająco wysoko, sprowadzą też swoje rodziny. Jednak rodziny potrzebują do szczęścia czegoś więcej niż tylko dachu nad głową. Kliknij budynek, aby sprawdzić wymagania mieszkańców. Ktoś mnie tu wygania. Ktoś powiedział, że mam fucking stąd spieprzać. Widzowie, słyszeliście? No nieładnie, pana mu. Powiedzieli, że mam spieprzać. Dobra, czyli mam kliknąć na budynek i wtedy będę wiedział, o co chodzi. A teraz... No dobrze, no na razie nie mamy. W co kliknąć, bo nic się nie... O, 26. 26, słuchajcie, się zbudowało. Znaczy się zbudowało, się zebrało. Ja myślę, że wiecie, co zrobimy, że ten z gościa ze składu na razie zwolnimy po to, żeby zatrudnić go do tartaku, bo trochę tych desek widzę, że będzie nam potrzeba. Deski dosyć istotne. Nie wiem, jak z belami wygląda. No, kłody drewna, widzicie, za wiele nie mamy. Bo raptem 6, także tutaj nie ma co tego drwala stąd brać. A tu na razie mamy co? Kwiecień. To ja myślę, że chata drwala. Tym bardziej, że widzicie, że nie... Opał mamy na 15 miesięcy. Nie wiem, jak to się stało, że na 15 miesięcy, więc... Myślę, że nie ma co tutaj panikować z tym opałem. I myślę, że to będzie fajnie. To taki pierwszy rozpoznawczy, można powiedzieć, odcinek. Jestem ciekaw waszej reakcji. Chcę zbudować te domy, żeby nie mieć bezdomnych, żeby te namioty zniknęły i będę uważał, że pierwszy odcinek wtedy... O, budowa ukończona. No dobra, to teraz mamy zobaczyć... Członkowie rodziny dołączyli do jednego z osadników. Dobrze, i teraz co my tu mamy? Aha, opał na targu, jedzenie na targu, ubrania na targu. Dobra, to ja to rozumiem. I tutaj coś jest. Aha, czyli byśmy mogli ogródek, tylko tych pieniędzy 15. Nie wiem, czy chciałbym ogródek. Kury 25. Kozy to tam ewentualnie skóry. Mnie by bardziej jakaś broń interesowała, bo z tego, co się orientowałem, to niestety nas dość szybko będą atakowali i my musimy być uzbrojeni. Co nam tu ci ludzie czekają na nowe parcele mieszkalne. No dobrze, czekają. No a, no ale do roboty się mogą wziąć przecież. Kto im każe? Namioty bezdomnych, bo im zburzę te namioty, nie mogę.
kurczę, czekają. Chcą mieszkania, to niech budują. No przecież to nie jest, widzowie. No co, ja mam za nich to budować? Bo to jest skandal, słuchajcie. Siedzą sobie w tych namiotach, udają bezdomnych. Przy ognisku się grzeją. By się wzięli za robotę, tam by budowali, to by mieli gdzie mieszkać. Przecież to dla nich te domy są. Wiecie co, ja tak bym się zastanawiał, czy tu nie sprawdzić takiego fragmentu na targ przy tych domach. Może tak gdzieś bardziej po środku. Takiego małego fragmenciku. O. Niech będzie. 3 stragany. No nie wiem, czy to tak jest dobrze. Chociaż ja bym to chciał tak właśnie zrobić, że tutaj te stragany, potem tutaj następne dokleić, a tu jeszcze jeden rządek albo pól w tym momencie, albo domów. Ale raczej nie chciałbym pól przy... Od razu wam mówię, że nie chciałbym pól przy... A to co to jest? Tu jest jeszcze składowisko jakieś. O kurde, to jest jedzenie, to czekajcie. Składowisko, to tutaj jest spichlerz. To wiecie co? Do spichlerza trzeba człowieka zatrudnić, niestety. Nie mamy wyjścia. A jak tartak? Czy produkuje jakieś deski? O, coś wy... O, 5 desek mamy. Czekajcie, do czegoś mi deski były potrzebne. Teraz zgaduj zgadula do czego? Do tych ziół. To wiecie co? Te zioła to chyba jak najszybciej zrobimy. Mimo, że to 25 tych pieniędzy kosztuje, ale jeśli oni dzięki temu nie będą chorowali i stąd by mógł ktoś, kurczę, wywieźć te jagody. Ten gościu musi być w tym spichlerzu. Czyli tu nie mamy wyjścia. Okej, zostało nam tylko 25 tej kasy, przy czym jak wiemy, moi drodzy, żeby ulepszyć... Nie, no tu bym tak nie ryzykował, słuchajcie, z tymi marchewkami, natomiast dość istotne jest, żeby była różnorodność na targu różnego jedzenia. A co my mamy, słuchajcie, z polowaniami? Gdzie są te zwierzęta? Tu nie mamy zwierzyny dzikiej. Oj, 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 znaczy mamy, ale tak daleko, że... Wiecie co, to ja chyba prędzej się na te marchewki pokuszę, niż póki co na tą dziką zwierzynę, no bo to gdzie oni tam będą jeździli? Czyli wiecie co, w jednym ogródku musimy dać te marchewki, bo one są po prostu najtańsze, a chodzi o to, żeby na targu była różnorodność. O, jakiś stragan się pierwszy postawił, co to się tutaj jest? Stragan z jedzeniem chyba. Oj, są, widzicie, są jagody, czyli gościu chyba jagody chyba przytransportował, tylko jednego mamy niestety pracownika póki co. Bo tutaj są 63 jagody, a tu w... O, poziom wzrósł, jak ładnie. Aby liczba mieszkańców rosła, musisz mieć odpowiednią liczbę. No ja rozumiem. No nie przekracza 50% niestety, ale no pierwszy sukces. Silna milicja, no właśnie, no wiemy, silna milicja to jest... Podstawa. I co, już wszystko? Sformuj oddział milicji. My nie mamy, słuchajcie, nawet chyba za bardzo broni, więc... O, to. Podwaja wydajność wszystkich krzewów. Nie chcemy mięsa, bo w sensie dlatego... Dobra, to dajemy tu. Niech będzie wydajność. Słuchajcie, moi drodzy, my nie chcemy na razie mięsa, a to tylko dlatego, nie żebyśmy byli weganami, ale ładnie to już wycięli, kurde, znaczy albo brzydko, nie wiadomo, czy ładnie. Powiem wam tak, nie żebyśmy byli weganami czy coś, ale... Ale my no nie chcemy mięsa, bo no zobaczcie, jak jest daleko te łowieckie tereny. No to na razie jest jakby kompletnie bez sensu i mija się z celem. Czyli musimy jeszcze parę domków, tak, wybudować, mi się wydaje. To może ta para, która budowała, bo to jedna rodzina została, jak się domyślam. Co to się tu dzieje? Czemu tak? Słuchajcie, jedna rodzina została. Oj, ale czy oni by mieli mieć większe te domki? Tamci mniejsze? Nie, no równe muszą mieć. To tak nie można. Wszyscy mają mieć równo. Buduj. Jeżeli mamy mieć więcej, słuchajcie, mieszkańców, to faktycznie domków trzeba więcej wybudować. Bo chcemy jak najszybciej dążyć, żeby był drugi poziom. O, już, ale marchewki tu już robią. Patrzcie to. Czekajcie, aż trzeba do nich zajrzeć, widzowie. Tyle marchewek.
Tylko i wyłącznie, słuchajcie, wziąłem te marchewki z tego względu, że tam jest wymagany, zresztą zobaczycie, patrzcie tutaj, jak się wejdzie na przykład w jakiś dom, to jest takie coś, opał na targu, jedzenie na targu i ubrania na targu. A my musimy jak, aha, jeszcze ubrania, o kurde, a ubrania to było ze skór, czyli tu byśmy musieli mieć te zwierzęta. Oni wszyscy chcą ubrania. Ajajajajaj, to mi trochę pokomplikowało, bo byśmy te polowanie musieli zrobić, bo ubrania to jest również tam taka jedna rzecz. No na szczęście mamy deski, one jeszcze na coś mi były potrzebne, chyba na budowę kościoła. Ale dobra, i tak trzeba najpierw chaty wybudować, to wiecie co? Co ja mam zrobić? No daleko strasznie. Czemu to tak akurat mi ta mapa wyszła dziwnie? Przecież to jest na drugim końcu mapy, to gdzie oni tu będą z tą zwierzyną szli? A, pierdziele, to mi się nie podoba, słuchajcie, to jest pieprzona robota. Fakt, że tu jest kamień, no ale to i tak jest daleko naszej osady. No, ale żeby awansować, muszą być ubrania, no bez ubrań nie awansujemy. I tu się robi mały ząk, moi drodzy, trafiła mi się straszna mapa, słuchajcie. Poziom trudności to już mapa narzuca, no bo tutaj są te zwierzęta, nie? A ci ludzie są strasznie daleko. Chciałem jeszcze jednego woła domówić, ale go nie domówię, bo nie mamy kasy. Więc trzeba sobie radzić jak możemy. Musimy zobaczyć, obserwować. No deski, jeszcze parę desek mogą wyprodukować i generalnie będą mogli na chwilę spauzować z tym tartakiem. Bo ja bym tu chciał produkcję chociaż zrobić tego ucznictwa, ale to ja nie wiem, dlaczego nie mogę. Zmienia wszystkich robotników, rzemieślników? Okej, ale my tu nie możemy. Z jakiegoś względu. Kurczę, to mam trudną mapa mi się, słuchajcie, trafiła. Ewentualnie mówię, można pole jakieś jeszcze obsadzić, ale to myślę, że jeśli chodzi o kwestię jedzenia, to w przyszłym odcinku, tylko to pole wiadomo, że nam nic nie da. W sensie to będzie drugi rodzaj jedzenia, ale nadal problem jest, słuchajcie, z zwierzyną. No chyba, żebyśmy ten budynek postawili tak kompromisowo, nie za daleko. Albo byśmy sobie drogę do tych zwierząt utorowali, po prostu na wprost. Stąd tu. I tą chatę tych po prostu, wiecie co, i tą chatę byśmy postawili stosunkowo blisko, gdzie to było. Zbieractwo, obóz myśliwych, to wiecie co, to może my to postawmy tak nie za daleko, a oni jak pójdą na polowanie, to będą sobie, no już tam chodzili, ale tutaj ci, co transportują, nie będą mieli też tak za daleko. Ewentualnie tak. Ale mi tu wyszło ładnie. Kurczę, tu będzie jakaś może taka fajna, nie wiem. To mówiłem od początku, że tu będzie rondo, tylko takie średniowieczne. Okej, i tu bym chciał jeszcze jeden rządek chat posadzić. Znaczy posadzić, wybudować i wtedy tutaj byśmy robili pola dalej. Także domy, budujemy domy przede wszystkim, żeby coś się działo. No, także żeby, moi drodzy, żeby były, niestety, żeby były ubrania na targu, to my musimy mieć wybudowany, zapomniałem, tu jest taki budynek, zaraz wam powiem. Rzemiosło? Albo tutaj? Nie, tu nie. Tutaj też nie. To było chyba tutaj. Garbarnia to było ze skórami. Widzicie? To musi być wybudowane. Ale to w sumie może być wtedy obok tamtego budynku. Żeby nie było takiego, albo tu pośrednio, że tak między, bliżej do miasta na targ, ale
ale żeby też nie mieli daleko z garbarni do pośrodku, no zrobimy taki punkt. Dobra, czy oni mi tam... Oj! Opał, moi drodzy, widzicie, nie mamy mieszkańców i tu się robi problem, bo kurczę, jakbyśmy już mieli mieszkańców, to byśmy mieli kogo przydzielić do... chyba, że wiecie co? Czekajcie, co my tu mamy? Mamy kłody deski, dużo desek raczej jest. Nie chcę drogi budować. No jest troszeczkę desek, to na chwileczkę... Chociaż z drugiej strony jest maj, ale jak oni mają marudzić, to ja wolę na chwilę tutaj do chaty Drwala kogoś dać. A obóz Drwali niech sobie na razie będzie. Czy w składzie ktoś jest potrzebny? Na razie może nie. A, czekajcie, bo oni maliny znowu będą... A bo nie ma zimy, dobra. A maliny, nie maliny, tylko jagody, co ja mówię. Właśnie, czy to się tutaj już... Gdzie ja idę do tych zwierząt? Czekajcie, tu są te jagody. Chciałem sprawdzić jedną rzecz. Spiżarnia, jagody. To zioła jeszcze zioła nie ma? Ogranicz obszar roboczy. O! O! Dobra, tu na razie nie ma problemu. Czyli w spiżarni ludzi nie potrzebujemy. My potrzebujemy po prostu domów. Przyspieszmy sobie troszeczkę. Bardzo fajnie to się wszystko prezentuje. Już trochę drzew mi wycięli, nie? Zobaczcie, tam było tak zarośnięte, a tutaj już pusto. Więc chyba by trzeba takie coś, taki widziałem, tam był taki budynek do sadzenia drzew. Jakiś, a może oni by pomij też jeszcze tu wycięli? Przy okazji zupełnie. W sumie by mogli, nie? Małych drzewek widzę, że nie wycinają. Nie, no dobrze, dobrze. Tam sobie mogą na razie ciąć coś. Buduje się tu jakaś chata, czy się nie buduje? Takiemu oni mówią, jakiemu myślisz. O, kolejny stragan. Stragan z opałem, proszę. Czyli słuchajcie, moi drodzy, zostaje nam ostatnia rzecz, żeby można mieć drugi poziom domów. To wybudowanie zostawię nam tego, bardzo wysoki. I teraz to było garbarnia. Robotnicy wytwarzają skórę ze skór zwierzęcych. No to wiadomo, że możemy to tak dać w miarę pomiędzy. Do straganów tu będą mieli blisko. I wtedy będą ubrania, słuchajcie, na targu, a będzie to oznaczało, że damy radę. Tylko teraz wiecie co, na chwilę, bo tu trzeba, widzę, kontrolować, jest bardzo do myślenia daje. I kontrola moja będzie polegała na tym. W składzie nikogo nie mamy. Spichlerzu generalnie w tej chwili na chwilę możemy kogoś ze spichlerza zwolnić. I nawet wam powiem szczerze, mamy 9 kłód drewna. Na chwilę z obozu Drwali również. Żeby całe siły... O proszę, obóz myśliwych. Żeby całe siły... skoncentrować na tym obozie myśliwych i tu możemy... Nie, limit nie. Na 8, na 10. I tutaj też można? A też można, dobra, dobra. To żeby oni wiedzieli, gdzie mają polować. Cyk. Spoko, chyba tak się da. No nie musi być ten obóz myśliwych chyba tuż w lesie, no mogą mieć kawałek dalej, tak? No mam nadzieję, że to będzie działało. Że obóz mają tu, a chodzą na polowanie do lasu. A tu w międzyczasie będzie to do produkcji skór. Tylko jak widzicie, musimy mocno tutaj pilnować tego, bo tak samo na przykład te jagody, jeśli nie mamy gościa w tej... No na razie jest 4 na 50, więc nie ma problemu, ale jeżeli nie mamy gościa w tym całym, że tak powiem, bajzlu, który to by woził w tym spichlerzu, to niestety robi się, moi drodzy, problem. Chociaż nie jestem przekonany do końca, czy to przyspieszanie coś daje, jak mam być szczery. Czyli jeżeli to będzie stragan z opałem, stragan z jedzeniem, czyli jeżeli będziemy mieli jeszcze, zobaczcie, stragan ubrania na targu, to możemy ten... A studni nie wy... Oj, rozbójnicy ukradli zasoby. Ludzie, ja studni nie wybudowałem. Wiecie co? Ja to jestem mądry, nie?
Chata drwala, obóz drwali. Tartak, chata leśnika, to sadzi drzewa. No to będziemy też sadzili. Obóz myśliwych, spoko. Słuchajcie, ja studni nie wybudowałem. Słupek do zwierząt też by mi się przydał, ale na razie nie mamy kasy na zamówienie zwierząt. Studnia. A wiecie co, że tu na środku bym mogła sobie stać, tylko czemu nie może, bo co? Czemu ta studnia tu nie może? No to tu niech sobie stoi. O, tak przy targu akurat, proszę. Ja pierdzielę, nie wybudowałem studni. Natomiast faktycznie, jeżeli już będzie dostęp do wody, nie wiem jak z tym kościołem. Chyba wydaje mi się, że musi być jeszcze kościół wybudowany, żeby można ich awansować. Natomiast kościół potrzebuje ileś tam desek, zaraz zresztą sprawdzimy, ale to już zrobimy w następnym odcinku, moi drodzy. 20 desek potrzebuje. No to uzbieramy to do następnego odcinka. I będzie, moi drodzy, gitarka. Będzie naprawdę niezła gitarka z tego to powodu. Myślę, że moi drodzy, idzie to całkiem fajnie. No na razie nikt nas nie atakuje, to zawsze tak jest. Dopóki nas nikt nie atakuje, to jest łatwo, ale faktycznie trzeba tu wiele rzeczy pilnować, przydzielać tych ludzi, zwalniać ich i myśleć, kiedy dany zasób jest bardziej potrzebny. I to mi się naprawdę podoba, że ja muszę tak dość mocno... Zobaczcie, teraz na przykład widzimy, że opał mamy na 5 miesięcy. No, teoretycznie mógłbym to zmienić, ale nie zmieniam. A nie wiem też, moi drodzy, czy przypadkiem... Chociaż... Powiem wam tak, ludzi, jeśli chodzi o zbieranie jagód, bym nie zwalniał, dlatego że tu jest napisane, że sezonowe, no oczywiste, że jagody zimą nie rosną. Więc ja bym wolał, żeby oni teraz nazbierali mi tych jagód, nie? Żeby mi ich teraz nazbierali, a zimą ich zwolnimy. No, tylko jeszcze jacyś ludzie by się przydali, żeby się wprowadzili, chociaż dwie rodziny i byłoby fajnie, tu się domy jakieś budują, ale oni wcześniej budują to. Bardzo wysoki poziom. Coś wolno to budują. Tak, nie wiem. Oni mam wrażenie, że sami te deski przynoszą bez tego woła, nie? Faktycznie, tego woła byśmy musieli mieć jednego. To może ja te marchewki nie do końca dobrze zrobiłem, że kupiłem. Dwie rodziny mamy wolne, bez przydziału. Mogłyby się... O, jest, przyszedł wół. Mogłyby się, słuchajcie, jakieś prowadzić, nie? Bym się nie pogniewał, jakbyś jakieś... rodziny tu wprowadziły. Tu marchewki rosną, chociaż nie można... O, garbarnia. Dobra, mamy. Jakby jeszcze jakieś rodziny się wprowadziły, to ja bym się wcale nie... Obóz myśliwych. Ktoś tu w końcu pracuje? O, już mamy. 4 na 12. Pięknie. I 4 skóry. To wiecie co? To tutaj garbarnia. Chociaż mi się wydaje, że oni i tak do magazynu będą to chcieli wozić. Gdzieś tam słyszałem o tym, gdzie mamy ten skład... że powiększenie go daje jakieś korzyści. I tak samo ze spichlerzem, przy czym no nie mamy 10 desek, nie? Musimy najpierw po prostu priorytety mierzyć na to, żeby się nam rodzina jakaś prowadziła. Mamy 15, czyli... O, proszę, wprowadza się nowa rodzina. Pięknie. Pięknie, no czyli bardzo mi się to podoba. Czyli jeżeli teraz by do nich zajrzeć, to dostęp do wody jeszcze potrzebują, no i te ubrania na targu, no ale to już jest kwestia czasu, nie? Aż będzie dostęp do wody, studnia się buduje, a ubrania na targu to lada moment się pojawią. Tylko pewnie będę musiał oczywiście znowu kogoś tutaj... A, to się rozbudowuje, to nawet nie wiem, czy tam mamy kogoś. Wiecie co, może... Zobaczmy z tym jedzeniem, żeby on w razie czego tę zwierzynę nam dawał. Już opał 6 miesięcy. No to wiecie co? Aha, on ma kurczę stragan na targu, to nie możemy go zwolnić. Budowa zakończona. Stragan z ubraniami. O proszę, czyli mamy wszystko. Widzowie, poza... widzicie kolejna rzecz. Ubrania na targu. Hej. No jest, Ben jest przecież. Jest stragan z ubraniami. Patrzcie, tu kobita jakoś rękami macha. Nie, to chłop. On tak tymi rękami macha. Co on robi? No, teraz się naburmuszył.
Jagody sprzedaje, dyskutują tam, kurde, jak takie typowe przekupki na jarmarku, tylko że to są chłopy. Dobrze, moi drodzy, no cóż, co my tu mamy jeszcze? Zerknijmy i jagody 23, no to chyba dobrze, że tam gościa dałem do tego. Fajnie się to steruje klawiaturą, myszką, można sobie obracać kamerę, podoba mi się, także jest spoko. O, tutaj już robią te skóry, także spoko. No nic, moi drodzy, tu będziemy, myślę, że ten odcinek już powoli kończyli. Zobaczymy się oczywiście w następnym odcinku. Drogi widzu, gorąca prośba, tak jak zawsze, zostaw proszę łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Daj znać, jak ta seria ci się podoba w komentarzu, będę wdzięczny za opinię. No a jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie też zostaw tego symbolicznego subika, bo jeszcze dużo, dużo ludzi, którzy oglądają moje odcinki, ogląda na gapę bez subików, a przez to też omijają was odcinki, więc jeśli cię, drogi widzu, ta seria interesuje, to koniecznie zostaw suba. Wspaniałego wieczoru, wspaniałego dnia, kiedy to oglądasz. Do następnego odcinka. Trzymaj się. Cześć.